Ej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. No i kontynuujemy dalej to samo. No spróbuję po raz kolejny. Może mi się coś uda tutaj ugrać jeszcze. Muszę to wszystko pootwierać zdecydowanie i spróbować raz jeszcze. Nie chcę używać mastykija. Na razie nie. Na razie nie. Dobra, tu użyjmy. Tu się wpierdzielmy do środka. Teraz wam mówię, że to może być kilka prób. Może być kilka prób z próbą dotarcia do tego miejsca. No właśnie, tak jak tutaj na przykład. No to widać, że on... On tutaj nie odpuszcza. No i też widać, że oni też tutaj są. Łażą. Idź sobie. Narkmaina zaczyna być głodna, ale jeszcze nie jest głodna. No, pójdziesz, nie pójdziesz. Mój mały koleżko. Kurwa. Dobra. Nie! Mama, nie. Nie udało się. Shit. 83. Nie ma szans. Tamten jest jeszcze opóźniony. On też mi poleciał. Za 200. Wyciąga język. Może to jest szansa, żeby go rozwalić. Ej, spróbujmy. No co, już cofnę. Co mi to zależy w sumie? Być może się uda. Ale chyba nie. 28. Konsens, zostaw konsensa. Uściom. Zostawcie Tytanika. A jeszcze raz. O Jezu, ale mnie zassał. Dobra, wydawało mi się, że jest sens, ale nie ma sensu. Zobaczmy, jaki ma super atak. Cóż. No zobaczymy. No i dziękuję, Marina umiera. Jezu, to będzie ciężkie. Jeżeli chcę zwiedzić 100% tej lokacji, to będzie mega ciężkie. A tak chcę zrobić. Ale spokojnie, nie będę was tym męczył. Kurwa mać. Nie. Idź. Masz nie trafić. Kurwa, trafił. Ale raz nie trafił. Dobra, jedno przeżyje. Dwóch już nie. No pewnie. Można? Można. I się gra wyjebała, no nie. Nie mogę z nią. Coś ta gra ma ostatnio jakieś problemy ze sobą. Shit, here we go again. Dobra, to 3 razy sztuka. Próbuję teraz. Masyki. Tu jest złoty ornament. Tu jest kolejny typ. Pepils? Nie wiem, co to są za pepilsy. Dobra, masyki. Kurwa, ile tego jest barachła tutaj. To jest po prostu coś zatrważającego. Nie ma nawet szans. Dobra, niech nam agro zejdzie z nich. Kurwa, tu nie ma schodów, nie ma schodów! Nie zauważyłem, że tu nie ma schodów. No nie, znów. Moi drodzy, wiecie co? Ja po prostu do was wrócę jak... Jak odkryję coś nowego. Dobra? Będę wam takie przyciski robił, takie liki. Teraz wracam. Okej, moi drodzy, jedyne co znalazłem w tej skrzyni, bo mi się udało, to był Ring of Steel Blood, z tego co widziałem. Więc tak, ale nic innego tam niestety nie ma. To znaczy, może jakbyśmy mieli jakieś przejście lepsze, to faktycznie dałoby to radę zrobić. No ale nie ma. Dobra, zapiszę sobie tutaj to, bo naprawdę to było przejebane. Ten fragment gry jest przepierdolony, jeżeli chodzi o przejście bez szwanku. A przynajmniej całym teamem żyjącym. No właśnie. I znów zapadnięte schody. Kurde faja.
To jest otwarte. I kolejny fragment, gdzie musimy spierdzielać jak głupi. Nie lubię takich rzeczy. Darkmanina wydaje się być głodna. Ty to w ogóle zjedz to. Czy zjedz to, weź to. W ogóle, co dają pepilsy, też bym chciał wiedzieć w końcu. Może zaraz sobie nawet zaraz jakiegoś zużyjemy. Aha, nie. Dobra, poszedł sobie. Zajmę tego masykija. Widzę, że czasem wystarczy po prostu. No dobra, jest typ. To nie chcę. I tu też jest zapadnie... Kurwa mać, no bez jajec. Wyobraźcie sobie, że ja bym miał to nagrywać bez save'ów i cały czas rozpocząć od, na przykład, nie wiem, hotelu, nie? To by szło się zajumać. To by był dramat. Totalny, kurwa, dramat. Dobra, 5 shillingów. Bonso. Kolejna kreda, chciałem powiedzieć znów talk, ale to nie jest talk. I są kolejne schody. Dotarliśmy do tego miejsca. Statua, uskrzydlona statua wydaje się coś trzymać. Dobra, weźmy to. Pelatio. To znaczy Pelatio FPG. Wizerunek Pelatio, aha. Nie możesz wyjaśnić dlaczego, ale mała statueczka wydaje się być bardzo ważna. I ja mam teraz wrócić. Getting scared. Dobra, ale tutaj chyba już nawet będzie łatwo dosyć wrócić. Books. Próbujmy. Chyba od tej strony już możemy wyjść, prawda? Tak. Go. I w dół. Chyba tu jeszcze coś było? Nie żartujcie. Jezu, dramat. Tu byłem? Tu byłem, dobra, i tu było wyjście. Climb in. Jezu, to było przejebane. Wydaje się, że w końcu jest otwarte, okej. O Jezu, dramat. I teraz nam coś wyskoczy, jeszcze jestem pewny, więc zapiszę tutaj grę znów ponownie. Nie mogę. Jest dramatyczne. Ale wiecie co, naprawdę, teraz klimat, który z tej gry pije, to jest totalny Silent Hill. Taki mega Silent Hill. Kurczę. Czuć to. To wchodzenie pomiędzy te światy, to jest naprawdę na 100% inspiracja Silent Hillem. Dobra, Pre-Evil Back Alleys. Oczywiście Shiro sobie zapiszę znów. Jakby tego za mało było. Ja tutaj z 200 save'ów wypierdzielę. Ale tam piszę ten save. Jak tam nasi przyjaciele. No wydaje mi się, że możemy już im dać troszeczkę alkoholu. W sumie to jej dać alkoholu. A tobie możemy, no, dać draga. O ile mamy? Nie mamy. To już wywaliłem wszystko? Naprawdę? A nie, jest heroina. Wow. No i od razu lepiej. Dzieci, nie bierzcie narkotyków. Narkotyki cię zmiotą z planszy, pamiętaj. Nie, serio, nie bierzcie narkotyków, bo to jest kurwa takie gówno. Nie to, żebym miał coś wspólnego z narkotykami, ale... Ale narkotyki naprawdę gówno.
Nie, kurwa, nie! Machahaha! Machahaha, spierdalamy stąd szybko! Ja pierdzielę, to jest chore! To jest kurwa chore, to jest chore! Ore, ore, siabadaba, ja pierdolę! Tu! Tu, o Jezu! Zawał! Totalny! No to się czuję. O, właśnie, Small Thing Amulet, co to daje? O, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Crudely Shaped Amulet, co to jest? Prymitywnie ukształtowany amulet przedstawiający bóstwo szczurów. O! To znaczy peculiar. Osobliwe. Osobliwa rzecz jest przepełniona modlitwami Ratkina? Okej, okay, które obdarzają posiadacza niewielkim wzrostem zwinności, który pomoże uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw. Fajne. Dodatkowo jeszcze może to i będzie w ogóle fajne. Rifle zmienimy oczywiście na Lugar Pistol, bo tutaj był ten dziad garbaty. Tylko nie możemy biegać i to jest problem. Więc co zrobisz, Shiro? Dokładnie, zapiszę. Akurat w tym miejscu, gdzie robią tego surprise'a. Świetnie. I powiem wam osobiście, naprawdę. Jeżeli chodzi o... O sztyk! Ale mnie zrobił w kunia. Miss? Dobra, chyba nie mamy nawet nic. No nie. Nic nie ma? Nic nie ma. Odetnijmy mu łapek. Powiem wam szczerze, że... Jedynka a dwójka to są dwa różne światy. Naprawdę mega. Dwójka to jest po prostu kurwa gra przechuj. Przekoks. Wiem, że teraz będzie dużo... Uciekam, uciekam, uciekam. Beauty. Dobra. Dwa papiery toaletowe. Nie jest źle. Okej. Okay. Equipment. Lugar pistol zmienimy sobie oczywiście na Axa. Nie, nie na ten antyperspirant. Tylko na siekierkę. Red Herb. Coś lepszego, coś nowego. Manekiny. No, kurde, świetnie. Smoki. Ej, on się ruszył chyba. Ja bym powiedział, że on się ruszył. Moda. No kurwa, księdza brakowało w tej grze jeszcze, pewnie. Something sinister echoes. To co na coś nowego odbija się echem w głębi sklepu? No może kurwa te manekiny. Ubierz się. Nie, no naprawdę te manekiny mnie przerażają. A głowy manekinów również. Nie jestem przygotowany na horrory. Opowiadałem wam chyba już, że Spooky Shiro to w ogóle miał być kanał z horrorami, prawda, czy nie? Nie? No to już wiecie. Jirus Shane pokazuje jedynie zabłocone i zniekształcone odbicie siebie. Brudne, nie zabłocone. Ubrania i sukienki na wieszaku są w zaskakująco dobrym stanie. Nie, tu mamy kasę, ale kasa... kasa chorych. Kurwa, naprawdę jestem pewien, że tu manekiny ożyją. 100%, że manekiny ożyją. Obstawiamy. Powiedzcie mi, kurwa, co tu się dzieje. Nieregularny obelisk jest dosyć wysoki. Investigate. Nie wiesz czemu, ale
Wydaje się, że masz wrażenie, jakby ktoś patrzył, jakoby ktoś patrzył na obelisk, jakobyś ciągle ty patrzył na obelisk bez mrugania oczami. To nie jest miłe uczucie. Możemy zatkować ten obelisk. To co mi to da? Czuję się tak zaszczuty w tej grze. Totalnie. Midpay mamy 8. Penny ban. Kurde, wiecie co, ja bym jadł te małe rzeczy, tylko problem jest taki, że... Tak. Ale tylko możemy leczące przedmioty. Oj, z Blue Airbox możemy w końcu robić rzeczorki też, to ciekawe. Chodzi o to, że teoretycznie... Już są inne przedmioty. Ciężko się w ogóle tutaj ich karmi. Naprawdę ciężko. I te midpaje faktycznie zaoszczędzają czas. Ale wolę tego nie używać. Dobra. Karmimy. Levi. Zniknęło ci, tak? Tak. No zaatakujmy to, no. Yo! W ogóle to jest ona. I w ogóle mamy coś dziwnego. Boimy się tego. Czy to nas zaatakuje w ogóle? Shivers. Red Miss. Osiem. 83. No zaraz dostaniemy atak niestety. Reverse 2. 27. A to nam mind zabiera. Dechni. Zabiera nam mind czy nie? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie, mind nam rośnie, ej. Teraz nam spadł. Na tym możemy sobie wbijać buddy. Fever's miss. Ej, dobra, możemy odejść po prostu? Cały czas nam mind spada. Wydaje się, że to o tym mówiliście, że da się dzięki temu wbijać różne rzeczy. No dobra. Podbijmy teraz jemu trochę. Shanity. Shanity. Podbijmy to. W ogóle tak, to tobie ściągnijmy. Masz Iron Spear mieć. Beetle Stone. Malamute Pink. I oczywiście... I oczywiście Ring of Reps. I zaatakujmy ją. Dobra. I jemu rośnie mind. Możemy się zgardować tak w ogóle? Spadło. Teraz spadło naszej koleżance. Okej.
trochę i spadło. Ale ma już, jakby nie patrzeć, 100%, tak? Run. Teraz możemy cię zoptymalizować. Optimize? Nie no. Sami sobie to rozporządzimy. Plank. Beetlestone. Znaczy to w ogóle możemy usunąć, to możemy usunąć. Musimy sobie tą naszą koleżankę jak najbardziej docenić, bo ona jest, jakby nie patrzeć, naszym main tutaj charakterem. Magic Crystal. Ale na pewno idzie Ring of Refs. Domu Snake Room. Co on dawał? Aha. Podpalenie, utrata kończyn i bleeding. To jest fajne. To zwiększa agility o 5. To też jest fajne. Most preventing bleeding. To reflektuje ataki. Little Stone. No to jest chyba najbardziej logiczne, co bym chciał wziąć. Dobra, no to ją mamy już zoptymalizowaną. Teraz ciebie, kolego. Ty to w ogóle to dostaw. Ty tego masz nie mieć. Looted Pole. To może być. Magic Drift nam nie jest potrzebny w tej chwili. Beetle Stone, spoko. I zamiast tego damy jeszcze samą Snake Rune. O, i to jest fajny perset. Trochę nam mind spadł, jak wiemy. Dobra, zdokumentuję jeszcze raz. Sesja mu Zanity spada. Ej, ale zobaczcie, rośnie nam Zanity. Czemu tak? Czemu tak? Dobra. To jest fajne. Dzięki temu możemy sobie jakby przy Sanity trochę podrosnąć. Nie wiem, czemu Levi'owi cały czas rośnie Sanity. Co on ma takiego? A ty musimy alkoholu pić. To jest ciekawe. Trzeba pamiętać, że tutaj możemy sobie to ogarnąć. Dobra, Shivers. Jeszcze raz. Może on teraz Sanity nie spadnie. Chciałbym na stówce wyjść. Perfekcjonistą. Dobra. Rev up. I spierdzielamy. No i fajno. No i się nachapaliśmy. Ja sobie zapiszę oczywiście gierkę. Alignment. Byłem pewny, że coś nas uzje. Cieszę się, że się okazało inaczej. Chyba, że zje nas coś teraz. Tak też może być. Ale naprawdę wydawało mi się, że widziałem, iż się te manekiny poruszyły. To jest jakieś przejście? Jezu, to jest dziwne. Tak, nonsens jak zwykle. Nonsens jak zwykle. Kim ty kurwa jesteś? Księdzem po kolędzie? Nie wiem. Ale obstawiam, że nikim kurde przyjemnym. Tego cię ominę. Dobra, Temple District, Business District, Residential Area oraz Domek's Orphanage. Tak chodzimy jak chcemy. Kolejne szlingi. W ogóle jest jakiś bar. Czekam na kolejnego baita. Zablokowany. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Idziemy na Business District. Teorii. White Vial. Miło. Bonsaw. Shotgun Shells. Nic. Też nic. Tu też nic. No dobra, no wchodzimy tu. Lub znajduje się w stanie zawieszenia i czeka, aż koszmar się skończy. Levi. Pamiętam, że widziałem ten klub z zewnątrz. A więc co tak on wyglądał w środku?
Lewi zawędrował na tył klubu. Gdzie ty byłeś? Podłoga wydaje się być, jeszcze kafelek podłogi wydaje się tutaj odpadać. Dobra, investigate. Ale to mówicie, że Lewi jest głodny, tak? Jego nie mam w teamie. Jak on może być głodny? Jak on może być kurwa głodny? Lewi, ciebie nie popierdoliło? Czy grasz na pianinie? Nie za bardzo. Moja matka zazwyczaj grała, no i nauczyła mnie troszeczkę. Ale nigdy tak naprawdę się nie nauczyłem. Czy chciałbyś się nauczyć grać? Czy coś się stało? Dlaczego ci nauczyła więcej? Dlaczego ci nie nauczyła więcej? Dorastałem w sierocińcu, więc tak. O Jezu, nie chciałem tego. No dobra, zapytajmy się go w takim razie, czy chce nauczyć więcej. No, byłoby oczywiście miło, ale najprawdopodobniej nie. Czy robię zazwyczaj coś innego w całym życiu? Już wybrałem swoją ścieżkę. Jest za późno, żeby startować znowu. Tak, wirtuozi zazwyczaj zaczynają bardzo młodo. W ogóle ile ty masz lat? Nigdy nie jest za późno. Tego nie wiem. Moje umiejętności tak naprawdę niczego nie uzupełniają, tak jak gra na pianinie. Nie są zupełne takie gra na pianinie. Dobra. Kurde, nie chciałem tego znów. Przeklikałem. Dobra, spoko. Kurwa mać! Chcę przyspieszyć tekst. Ale zamiast go przyspieszyć. Właśnie. Co ty robisz? Znaczy, jak się czujesz? No jest w porządku. Co cię przygnało do Prieville? Co wiesz o tej sytuacji? Nie wiem. Nic nie wiem. Dobra, co cię przyprowadziło do Prieville? Jest to moje rodzinne miasto. Wróciłem z frontu. Wróciłem tutaj z frontu. Tak naprawdę to nie mam nawet gdzie iść poza tym miejscem. Myślę, czy zgaduję, że nie mam już nawet tego miejsca. Want to tag along? Znaczy tag along. Można nas dołączyć. Jeżeli to nie jest zbyt duży problem. Znaczy, mogłeś zostać tu jeszcze. A, mniejsze. Dobra, schodzimy na dół. Jest tutaj drabina na dół, investigate. Jest ciemno na samym dole. Jest tutaj kilka, znaczy na suficie znajduje się kilka wyściółek, aby hałas tym przedostał się na górę. Wygląda na to, że na dole miało być miejsce ukryte przed opinią publiczną. Dobra. Climb down. Ooo. No i już mi się podoba. Ja tam widzę coś fajnego. Książki wydają się być w dobrym i przejrzystym porządku. Sprawdzasz, czy jest cokolwiek interesującego. O, znajdujesz przygody Pocket Cata, część druga. I kolejny znak. Uchwyt na broń jest pełny karabinów. Karabiny różnią się znacznie modelem i stanem. Są najprawdopodobniej to resztki kradzione zarówno w wojsku Bremy, jak i Unii Wschodniej. Większość z nich potrzebuje przejrzenia, przeglądu. Jeden karabin wydaje się być w doskonałym. Był doskonały? Tak, dziewiczym kondycji. Dziewiczej kondycji. Znajdujesz karabin 303 i trzy pociski 303. Dobra. Dobra. O!
Znajdujesz 12. To znaczy gaucz. A, dobra, 12-kalibrowy trench gun? Trench gun to... działko okopowe, okej. Okay. I 4 12-kalibrowe pociski. O nie! Zaraz Ktonsens tam umrze! Ktonsens, wstawaj. Kur, Midway. Ej, do Ktonsensa. Patrzcie, 100%, kurde. No wstawaj, nie udawaj, no, to myślałem. Tak myślałem. Ej, tu wydaje się dosyć spokojnie. Tu się wydaje dosyć spokojnie. Wydaje się, że była to planowana jakiegoś swojego rodzaju operacja. Która była planowana wokół Prieville. Są te cztery lokacje, wydające się bardzo ważne. Skopiowałeś markingi na swoją mapę. Okej. Okay. Paneńskie lesy i Bohemia National Museum i Train Station. Już byliśmy w sumie w tym Train Station. Okej. Okay. Logar pistol i troszeczkę ammo, świetnie. Jest również zakodowana wiadomość, zakodowany list pod pistoletem. Okej. Okej. Chcemy zapalić to? Nie, nie chcemy na razie. No dobra, tylko tak. Oczywiście patrzymy na Fear and Hunger Termina Circles. Jaki to jest circle? Kurwa, to chyba doskonały jest. Jak wygląda doskonały? Pokażecie mi. Dobra, asymetryczny, perfekcyjny. To jest perfekcyjny. Perfekcyjny jest dla Boga Fear and Hunger, ale to daje tylko save. I Almer. Almer to ja nie pamiętam co on dawał. Almer. Almer Sigil. Jaki jest Almer Sigil? Fear and Hunger. Kurde. Ale nie, to poczekajcie, bo Bóg Fear and Hunger on chyba dawał nam co? Ten save point, okej. Okay. A Almer fast travel pomiędzy dwoma cyrklami. To kurwa, jaki był tego Almera Stigil, to jest pytanie. Almer Sigil. What is it? Kościół Almera. No to mi nie jest potrzebne, Jezu. Takie to jest dziwne. Almer Sigil. Jeszcze raz. Ja to wam chyba wytnę. Takie trójkąty, my tego nie mamy. Dark Marina jest chora z głodu. Bo my tego nie mamy, mam tylko Fear and Hunger. To nie chcę. Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, climbujemy. Jak tam nasze głody? W ogóle czemu mamy 80 body? Nie wiem. Nie wiem czemu mamy 80-90 body. Mieliśmy chyba 100. Dobra, Dark Marina jeszcze chyba nie potrzebuje jedzenia aż tak bardzo. Rozumiem, że tam się nie dostaniemy. No okej. Dobra, jeżeli to jest ogólnie jakiś inny sigil, ale wydaje mi się, że to jest ten sigil tego Almera. Takie trójkąty. Chyba. Wiecie, bo tu jeszcze na Reddicie coś widzę. Ale wydawało mi się, że my go... mieliśmy. Ale może jestem upośledzony, czyli na pewno jestem czasem. No kurde, no nie da mi to spokoju. Co? Aha, to fajnie. Krzyż, no to był Almera, krzyż.
No właśnie. To mnie oszukujesz. No i mamy teraz fast travel do kościoła Almer. Tylko pytanie, czy to jest pojedynczy taki? Aha. Ej, dobra. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Ale zajebiste. No i fajnie. Kurde, elegancko. Almer to krzyż. Almer to Jesus, pamiętajcie. I teraz tego dziwolonga będzie trzeba jeszcze... No właśnie, w jakiś sposób przechytrzyć. Ale on jakoś taki nie jest chyba agresywny. Uuu, papuśka. Fortune Teller. Kie. O, co powiesz na danie szylinga biednej starszej pani? Co dostanę w zamian? Dobra, masz szylinga. Oh, generous. Co znaczy generous? Nie wiem. Hojne. Co za hojność? Dobra, ale co dostanę w zamian? Ach, prawda. Nic nie ma za darmo na tym świecie. Karty, potrafię czytać się i przepowiadać przyszłość. Więc co ty na to, obcy? Shilling za przepowiedzenie fortuny? Deal. Ach, hojność. A teraz zobaczmy. jak się nazywa? Wróżka, o dobra. Wróżka przekręciła karty. Wygląda na to, że szukasz lub desperatko potrzebujesz bardzo ważnych reliktów. The Gaping Hunger. Co znaczy The Gaping Hunger? A, rozdzierający głód. Ten jeden symbolizuje niekończący się głód i niekończące się niezadowolenie. Możesz ją znaleźć w miejscu, w którym rozpoczyna się długa podróż do samego środka niezadowolenia. The Martyr. Męczennik. Ten jeden symbolizuje... ten jeden symbolizuje for idols. Potrzebę idoli. Potrzebę marzeń. Spójrz na... potrzebę w innych najciemniejszej godzinie, najciemniejszej godzinie. Naturalnie możesz go znaleźć w Domu Świętych. Czyli to było w kościele. The Three Rivers. Trzy rzeki. Wygląda na to, że istnieje inna ścieżka ukryta na wierzchu, na widoku. Te trzy rzeki zaprowadzą cię do ziemi obiecanej. Konflikt wywołany przez człowieka kryje strumień świadomości. Kamienna forteza wznosząca się w głębokiej zieleni. Podążaj za strumieniem, za jak to się nazywa? To rzeka płynie. No, nie z nurtem, tylko pod nurt. O, podążaj w górę rzeki. Pod nurt. Skarb pokryty za wodospadem. Mam nadzieję, że ten jeden silnik był tego warty. Był. Jeszcze cię okradnę. Dostanę 6 silników. Dzięki, babcia. Oj, oliwa. Nie zarąbiliście. Było urw. A nie, kolejny ksiądz. Ja im go pierdyknął, wiecie? Sprawdził, co on daje. Jaki on jest. Innocent, niewinny, Arukas, nie wiem co to jest. Weź przestań nam gwizdać, znaczy trząść tym pierdziomkiem. Dobra. Renka Cafe. I oczywiście co robi Shiro? No Shiro zapisuje. Ja tylko mam tylko 37 zapisów, ej. Musimy się wrócić na spawn. Do Moonless.
Dobra, bo tu już widzę, że Levi i Dark Marina tu już zaraz chyba umrą z głodu. Więc może dajmy im już jedzonko, co? Akurat mi paje dwa mamy, to. Food, meat pie, use, Levi. Dobra, kawiarenka. Była taka piosenka, kawiarenki, na. To były kawiarenki? Chyba tak. No i teraz się robi, idzie na idiotę. Jakby już nie był, nie? Dobra, kasza wydaje się być niezgięta, 10 shillingów, dziękuję. Wine vial. Blablabla. Wódka, o! Piwko, kolejne piwko. Ktoś zostawił starą kawę? Grounds, coffee grounds. Z fusy po kawie tutaj. Tu jest Blue Herb, no tak mi się wydawało. Mimo już inny, to jednak taki sam. To się pamięta, tego się nie zapomina. Tualety. Drzwi wydają się być zablokowane z drugiej strony. To tak samo. Ale to ten sam. Dzień dobry. Rozumiem, że tam nic nie ma. Tu chyba też nie. Dorzek tam zaraz coś wyleci i będzie buba. I Shiro będzie miał płacz. To plastikowy kwiat. Wonder is looking so lively. Nic dziwnego, że wygląda tak żywo. Z pewnością. Półki są pełne produktów w czystości. Nie ma tutaj dla ciebie żadnego użytku. Nie mają dla ciebie tutaj żadnego użytku, boże, nos mnie swędzi. Dobra. Nic tutaj nie było. O dziwo. Nonsens zaczyna być głodny. Głodna. Ty, kochaniutka, będziesz u nas głodna. Wychodzimy. Wychodzimy. Kurwa, wiedziałem, że coś tu będzie nie tak. Zostawcie Titanica. No i to jeszcze lata za mną. Czy mogę zapisać grę? Ile mam tych książek? 73, dobra. Pomyliłem się. Sejwik. Najpierw idziemy walnąć tego dziada. Myślę, że to przelatuje. Nie przelatuje na szczęście. Okej. Tam jest ten ksiądz. Chodź. Inkwizytor jest ogromnie zniesmaczony waszą obecnością. Almer będzie moim sędzią i będzie katem i ławą przysięgłych. Dobra, porozmawiajmy z tobą, ej. Bo może z tobą możemy. Bo ty w sumie odpowiadasz. Levi się zgarduj. Infidel. Co to znaczy infidel? Niewierny, niewierny. Pochyl głodę ze wstydu. Skorektuję swoje ścieżki, jeżeli tylko dasz mi taką możliwość. Jak mogę być niewiernym? I got more impressed. A, mam pilniejsze sprawy niż słuchanie ciebie. Dobra, skorektuję swoje drogi. Okej. Poddaj się woli bogów. Oczekuję dziad chyba. Judgment Bell. O nie! For Justin's own order. Nie, kurde. Wszystko tylko nie on. Ale ten policjant ma dwie pały tylko. Jak mogę być niewierny? Nie patrz z góry na swoich wiodących bogów. Nawet się nad tym nie zastanawiaj, dosięgając zasłony skrywającej większą prawdę. Arting! Nie, kto sens? Nie masz rąsi. I wydaje się, że zaczął ci się okres, bo może krwawienie. To było złe, przepraszam. Po prostu ta ikonka mi się za bardzo tak, wiecie, nałożyła. Nie było tematu. Dobra, Levi, zapój się. Dobra. Nie będzie mercy, mercy, to jest słowo zabrakło mi. Wiem, co jest mercy. Litości dla słabych. Słabi zginą. A fakt ten sens. Przepraszam. Dobra, teraz tak. Użyjmy WW dwa razy. I run.
Nie, uciekaj mi stąd. W ogóle znalazłem fajny klawisz. Ja bym go pokazał nawet. Patrzcie, klikam F5, resetuję grę. Nie muszę wychodzić, więc w razie czego teraz będę chciał uciec z walki, a będę miał save, bez problemu będę mógł go wczytać w ten sposób, nie będę musiał walki kontynuować. Widzicie, jak jestem cwany? Cwany lis! Dobra, pogadaliśmy sobie z byczkiem. Teraz spróbujmy go upierdzielić. Co wy na to? Obstawiam, że trzeba mu walić w torso. Lewaj, ty się już nie broń. Pyk, 305. Harting, nie! Chciła rękę. Pyk, 213. Judgment Bell, nie, nie, proszę, nie. Kurde, faja. Dobra, czyli się nie opłaca w ten sposób. Oh shit, here we go again. Jak nie wiem, nowa gra? Nie, na szczęście nie. W ogóle 7 godzin już gramy w tą grę. Moi drodzy, ja wam powiem tylko tyle, że ja jeszcze kilka razy spróbuję, bo ja w teorii już odcinek powinienem tam skończyć. A, może być i ty. I osoby, które nie chcą patrzeć na walkę, już nie muszą sobie tego oglądać. Nie macie po co. Ja po prostu sobie go teraz poatakuję i pokomentuję. Rowik. Black Smog. Oślepienie, świetnie. Judgment Bell, nie. Justice in Order. Zobaczę, ile on ma w ogóle HP na tym ręku. Jest świetnie. Za 128 dostał. No i po rąsi. I batonem po łbie. Dobra, czyli w teorii ze 2-3 ataki, jakbym krytyk wszedł, to byłby sens. Ale że krytyk nam nie wchodzi, no to nie ma sensu. Nie wiem, chyba że go zastrzelić. Właśnie, może strzał. Może strzał nie będzie tutaj taki zły. W ogóle zobaczmy tą broń, którą mamy nową. A, to dla tych, co zostali. Dla tych, co zostali. Strzelba! Ale mu zajebie. Ojejku. Dobra, to już mi się podoba. Ale mi się to podoba. Chodź tu. Chodź tu. Chodź. Pyk, kurde. Pyk! No jak to? No nie, drugi tu idzie. Tabaka, świetnie. Czy mogę mu łeb uciąć? Pewnie nie. Mogę. Ej, dobra. Ta broń mi się podoba. Ja nie będę zapisywał, bo to troszeczkę... No szkoda. Ale w następnym odcinku zobaczymy sobie te stworki, co sobie tak latają. I być może nawet jakoś może omijemy tych drań. Byśmy tu dostali Golden Chandler, Meat Pie. Dobra, nie spoileruję. Trzymajcie się, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Fear and Hunger 2. Termina. Trzymajcie się. Hej, hej!